Poniedziałek, 27 kwietnia, godzina 17.15, Jakub Szymański, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na informacje telewizji Orion. Jesteśmy z Państwem na żywo, na antenie, a także na Facebooku, a oto przegląd najważniejszych informacji dnia. A zaczynamy tradycyjnie od porcji statystyk odnośnie COVID-19. Mamy już 1918 oficjalnie potwierdzonych zakażeń koronawirusem w województwie śląskim. Niestety w naszym województwie z powodu zakażenia koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby kolejne 3 osoby. W tym momencie liczba zgonów wynosi 97. Natomiast, co powinno cieszyć, aż 210 zakażonych osób już oficjalnie pokonało chorobę. Teraz przejdźmy do danych dotyczących stricte miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. To są dane codziennie przekazywane nam przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Częstochowie. Stan na dziś na godzinę 14 łącznie dla miasta i powiatu przedstawia się następująco. U 112 osób stwierdzono zakażenie koronawirusem, z czego do tej pory 5 osób zmarło, a 12 wyzdrowiało. 55 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2. 175 osób jest poddanych kwarantannie z nałożoną decyzją administracyjną, a 52 osoby pozostają pod nadzorem epidemiologicznym. W związku z pandemią koronawirusa w mediach sporo mówi się ostatnio o sytuacji w domach pomocy społecznej. My również już jakiś czas temu sprawdzaliśmy kondycję DPS-ów z naszego regionu. Teraz natomiast postanowiliśmy dowiedzieć się, jak w tych ciężkich czasach funkcjonuje dom dziecka. To, co usłyszeliśmy od dyrektor placówki, niestety nie napawa optymizmem. Z tego budżetu, który mamy, to musimy teraz jakby robić jakieś przesunięcia, żeby zabezpieczyć, nie wiem, większe środki na środki dezynfekcji, na papier, na ręczniki. Te dzieci nie wychodzą z domu, więc jakby też zużycie różnych produktów jest zgoła większe. Dzieci cały czas siedząc w domu jedzą więcej. Ale chyba każdy z nas, tak, jak jest w zamknięciu, to szuka jakichś smaczków, więc zwiększają się potrzeby nawet wynikające z takiego zwykłego funkcjonowania. Więc tak jak mówię, nie mamy nie mamy zabezpieczenia specjalnie w środki jakby higieny osobistej, bo nie ma, bo tylko to, co możemy w jakiś normalny sposób zakupić, czyli i środki do dezynfekcji rąk, i do użycia do mycia, i rękawiczki jednorazowe, to nadal jest ogromny problem z skupieniem. Natomiast to, co jest dostępne w internecie, żebyśmy mogli kupić, to ceny tych produktów są kolosalne. Więc ten budżet pod tym względem, nie wiem, kiedyś pęknie. A nikt nie próbował, nikt nie pomaga. Organ, który nadzoruje, nie wiem, nie dostarczył tego w ramach pomocy, w ramach działań, bo to też wydaje się dziwne. Organ prowadzący przeznaczył kwotę 2000 zł dodatkowo do budżetu na zabezpieczenie środków dezynfekujących. Natomiast fizycznie jakby produktu nie otrzymaliśmy. Ja borykam się z takim problemem i praktycznie rozmawiam z dyrektorami innych placówek takich pomocowych, z dyrektorem Domu Pomocy w Zawierciu, czy dyrektorem placówki też opiekuńczo-wychowawczej. Jakby tu wspieramy się wzajemnie, każdy szuka prywatnie dostępu do różnych możliwości i jeżeli mamy jakiś nadmiar, to po prostu się wymieniamy i dzielimy. Albo są darczyńcy, tak, bo w tym pierwszym, początkowym okresie, jak nie było w ogóle możliwości ośrodku do dezynfekcji, bo nie było go gdzie kupić, to moja obecność na Orlenie o 6 rano, 5 litrów zdobyte płynu do dezynfekcji, to było wielkie osiągnięcie. Natomiast mamy zaprzyjaźnioną tu firmę pana Piotra Sikorskiego, Mega Transport. I to jest cudowny człowiek, ponieważ w tym pierwszym rzucie to od pana Piotra dwa kanistry tej płynu do dezynfekcji otrzymaliśmy. To była taka pierwsza potrzeba, gdzie natychmiast trzeba było wprowadzić to do placówki.
zrobić w pierwszej fazie samemu płyny do dezynfekcji rąk, czyli na bazie spirytusu, tak, osobiście wykonane i jakieś mydła antybakteryjne, no ocet, który poszedł w ruch w początkowym etapie, to tak to wyglądało. A na całość rozmowy z panią Jolantą Rowecką, dyrektor Domu Dziecka w Górze Włodowskiej, zapraszamy bezpośrednio po informacjach. Zamiast tacy maseczki. Taką nietypową inicjatywą zostali zaskoczeni wierni, którzy wczoraj wzięli udział we mszy świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie. To nie koniec maseczkowej tacy oraz innych naszych działań, przekonuje ksiądz Andrzej Partika, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Częstochowie. W Dolinie Miłosierdzia prowadzimy kilka akcji charytatywnych w związku z tym czasem pandemii. Jedną z tych akcji jest rozdawanie maseczek. Udało nam się pozyskać trochę materiału, trochę dostaliśmy od sponsorów, trochę zakupiliśmy i siostry zakonne, które mieszkają na terenie naszej parafii, a jest ich sporo, bo jest 16 zgromadzeń zakonnych, siostry szyją maseczki. No i te uszyte już maseczki rozdaliśmy w szpitalu, rozdaliśmy w DPS-ie, wrzuciliśmy też do skrzynek pocztowych naszych parafian przed świętami, a teraz rozdajemy wszystkim, którzy przyjdą do kościoła. Siostra na mszy świętej zamiast zbierać tacę, to chodzi z koszyczkiem z maseczkami i wszystkim rozdaje takie maseczki ochronne. Troszeczkę zdziwienie wiernych? Jest lekkie zdziwienie, ale myślę, że za tydzień już wszyscy będą przyzwyczajeni i za dwa tygodnie. Wiadomo, że no to jeszcze troszeczkę potrwa, jak będziemy te maseczki nosili. Jest potrzeba, więc staramy się pomóc. No i oczywiście kontynuujemy te wszystkie pozostałe akcje charytatywne, czyli naszą jadłodajnię dla osób bezdomnych, łaźnie dla tychże osób. Cały czas robimy zakupy dla seniorów i osób w kwarantannie. Rozpoczęliśmy też sztafetę miłosierdzia, czyli taką sztafetę dobrych uczynków. Tutaj każdy może wybrać sobie dowolny uczynek, zrobić go, udokumentować na Facebooku, czy to filmem, czy zdjęciem, a później nominować kolejne 3 osoby do takiej sztafety, bo w tym roku nie ma biegu miłosierdzia, więc taka propozycja sztafety miłosierdzia, czyli sztafety dobrych uczynków. Więc ta akcja też cały czas trwa. Też mamy czynny stale telefon wsparcia. Też robimy paczki dla osób ubogich. Zatem cały czas w Dolinie staramy się pomagać. Do 3 maja wydłużono możliwość otrzymywania zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu panującej pandemii koronawirusa. O szczegółach opowie pani Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu koronawirusa został wydłużony do 3 maja. Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie obowiązuje od poniedziałku 27 kwietnia. Nie zmieniły się zasady korzystania z tego świadczenia. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dziećmi, których placówki oświatowe są zamknięte w związku z COVID-19, można korzystać obecnie do 3 maja. Świadczenie przysługuje na czas zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół, klubów dziecięcych i innych placówek, do których uczęszczają dzieci. Zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do ukończenia 8 lat oraz opiekunom starszych dzieci, które mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. O zasiłek mogą wnioskować także ubezpieczeni rodzice pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, bo jest zamknięta z powodu epidemii. Z możliwości skorzystania z tego dodatkowego świadczenia mogą skorzystać też rodzice młodszych dzieci, którymi dotychczas opiekowała się niania na umowie uaktywniającej, a teraz z powodu epidemii koronawirusa nie może.
Żeby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć u swojego pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Tylko prowadzący własną działalność gospodarczą przekazują takie oświadczenie bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy mogą je wysłać przez internet, ale tylko za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia można pobrać z naszej strony internetowej www.zus.pl. Pomimo koronawirusa, ofensywa drogowa w Częstochowie trwa. Właśnie zakończone zostały roboty przy Alei Bohaterów Monte Cassino i ulicy Piastowskiej. O szczegółach już teraz pan Maciej Hasik, rzecznik częstochowskiego MPK. Z udziałem prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka, pełniącego obowiązki dyrektora częstochowskiego MZDiT Piotra Grzybowskiego i przedstawicieli firm wykonawczych odbyły się oficjalne odbiory zakończonych prac drogowych wykonanych przy Alei Bohaterów Monte Cassino i ulicy Piastowskiej. Wizytowany był także plac budowy przy trwającym remoncie nawierzchni przy ulicy Wilsona na odcinku od ulicy Garibaldiego do Alei Najświętszej Marii Panny. Wykonane prace są efektem zleconych na przełomie roku w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie kilkunastu inwestycji na drogach lokalnych w różnych częściach miasta. Realizacja za łączną kwotę ponad 2 100 000 zł była możliwa dzięki środkom budżetowym pochodzącym z oszczędności po przetargach innych zadań drogowych. Tyle Maciej Hasik na temat ofensywy na częstochowskich drogach. Na koniec dzisiejszych informacji przypominamy jeszcze Państwu, że do 10 maja wojewoda śląski przedłużył zawieszenie działalności miejsc integracji społecznej. Zawieszona będzie więc działalność w placówkach wsparcia dziennego, w dziennych domach i klubach seniora, w środowiskowych domach samopomocy oraz w warsztatach terapii zajęciowej. Decyzja dotyczy także czasowego zawieszenia zajęć w centrach oraz klubach integracji społecznej. I to już ostatnia informacja na dziś. Już teraz zapraszam na zapowiedzianą wcześniej rozmowę z panią Jolantą Rowecką, dyrektor Domu Dziecka w Górze Włodowskiej. Tą rozmowę przeprowadził Tomasz Pietrzykowski. Ja tymczasem za dziś Państwu pięknie dziękuję. Widzimy się już jutro o 17:15. Bądźcie zdrowi. Do widzenia. Dużo się mówi w mediach na temat domów pomocy społecznej, na temat opieki nad osobami starszymi, które w takich placówkach się znajdują. I to oczywiście jest bardzo ważny, istotny problem społeczny, ale chyba też istotnym problemem jest to, jak dzisiaj wygląda opieka nad dziećmi pozostającymi w domach dziecka. My rozmawiamy z dyrektorem jednej z placówek, dokładnie jest to Góra Włodowska, powiat zawierciański. Ten dom trochę się z nami zaprzyjaźnił, między innymi dzięki takim spotkaniom, jak spotkanie z liderem zespołu Chłopcy z Placu Broni, czy znaną aktorką Renatą Zaremską. I właśnie z panią dyrektor, z panią Jolantą Rowecką będziemy dzisiaj rozmawiać. Pani dyrektor, jak to jest w dzisiejszych czasach? Dzieci na pewno, pani powiedziała mi taką rzecz, jak umawialiśmy się na tą rozmowę, że dobrze, że mają ogród. To taki plus, żeby mogły po prostu wyjść na świeże powietrze. Ale tak poważnie, jak to dzisiaj wygląda? Z jakimi problemami się pani boryka w tym czasie? Rzeczywiście w rozmowie mówiłam, że dobrze, że mamy ogród, bo nie jesteśmy całkowicie oddzieleni od świata zewnętrznego, ale to oczywiście jedna taka możliwość. Natomiast realnie jesteśmy oddzieleni od świata, ponieważ ja od początku marca izoluję dzieci, czyli tak naprawdę żyjemy w izolacji praktycznie półtora miesiąca. W takiej totalnej izolacji. Ja zarządziłam bezwzględny zakaz odwiedzin u nas w placówce rodzin czy osób tam zaprzyjaźnionych czy bliskich, więc tak naprawdę to tak. Są dzieci i pracownicy. Dzieci żyją w izolacji, bo nie wychodzą na zewnątrz, oprócz otoczenia domu i całe szczęście, że ono jest. Natomiast no, wychodzą na zewnątrz tylko pracownicy i ja, ale wychodzimy do domów swoich rodzinnych i tak naprawdę to ani ja, ani żaden z pracowników z nikim też na zewnątrz się nie spotyka, no bo jest to niebezpieczeństwo, żebyśmy z tego środowiska zewnętrznego nie przynieśli czegoś do placówki, do naszych dzieci. Także pod tym względem ta izolacja jest taka dość, no, na tej chwili, na tę chwilę też skuteczna, bo
bo mamy zdrowe dzieci. Pani dyrektor, pani też zwróciła uwagę na taką rzecz opieki medycznej, no bo tak to w życiu jest, że poza epidemią, o której cały czas mówimy, poza tymi zachorowaniami, które się pojawiają, ludzie też normalnie po prostu przechodzą różnego rodzaju inne choroby. Niektórzy mają je wrodzone, niektórzy po prostu coś im się stanie wskutek urazu. Jak to wygląda? Ja rozmawiałem przed jakiś czas temu z przedstawicielami placówki medycznej i mówią, że ten dostęp na przykład u nich jest, tak? To jest akurat dostęp do pediatrów, ale jak to wygląda w momencie, kiedy pani musiałaby jakąś taką konsultację przeprowadzić? Taki przypadek na przykład się pani zdarzył? Zdarzył się taki przypadek. Rzeczywiście początek tej pandemii był szokujący dla nas wszystkich. Ja miałam dziecko z bardzo wysoką temperaturą utrzymującą się kilka dni. To był początek, tak? To był marzec. Więc tu lekarz, gdzie mamy podpisaną umowę i gdzie jest pediatra, lekarz odmówił wstępnie przyjęcia dziecka, żeby zbadać. Ja poruszyłam różne czynniki, żeby jednak do tego kontaktu medycznego doszło. Dziecko zostało przebadane. Nie był to koronawirus, to było przeziębienie, ale jakby też objawy te początkowe z tą temperaturą były różne. Kolejna wizyta odbyła się już nawet nie online, tylko telefoniczne uzgodnienie, jak kontynuować leczenie. I wszystko z tym dzieckiem dobrze, więc nie było potrzeby kolejnych interwencji, ale mieliśmy przypadek. My mamy bardzo dużo dzieci, to jest grupa 31 osób. Dzieci w różnym wieku, takich od 4 lat do 20. No jest też urazowość, więc mieliśmy taki przypadek, że dziewczynka wybiła rękę. Nie wiedziałam, czy ta ręka jest wybita rzeczywiście, czy może jest pęknięcie w nadgarstku, czy w przedramieniu i nie było gdzie pojechać, bo szpital i w Sosnowcu, gdzie jest Centrum Urazowe Dziecięce i w Częstochowie był zamknięty, wyłączony z obiegu, więc no musieliśmy sobie radzić sami, usztywnić, zabandażować, stosować Altacet, inne leki. I okazało się, że jakby opuchlizna zeszła i dziewczynka rusza ręką. Natomiast ogromny problem, dlatego że żadna poradnia, nawet prywatne gabinety, gdzie telefonowałam, żeby zrobić proste prześwietlenie, bo nie było gdzie jechać, też odmawiali. Odmawiano nam takiej możliwości i zrobienia zdjęcia, i zrobienia jakiejś konsultacji medycznej. Także tu nadal jest ogromny problem. My odpukać teraz nie mamy takiego przypadku, żeby jechać, ale ten problem cały czas nad nami wisi. No bo jeżeli będzie jakaś urazowość, to my nie mamy tak naprawdę gdzie pojechać i kto ma pojechać, bo karetka nie przyjedzie. Pani dyrektor, kolejna rzecz, zdalna edukacja. No, rodzice się borykają z tym problemem codziennie, no ale rodzice mają średnio dwójkę dzieci. Czasami są dzieci, czasami rodzina to jest 2 plus 1, 2 plus 2, to jest taka średnia. Rzadko jest tych dzieci więcej niż dwójka w domu. Pani ma o wiele większą ilość. No teraz jak to wygląda, jak to się odbywa? No bo nie macie chyba każde dziecko nie ma chyba swojego komputera. W jaki sposób z tym problemem sobie radzicie? No to jest kolejny ogromny problem, bo nikt nie był gotowy przecież na system nauki zdalnej. Komputery w placówce to nigdy nie były zakupy celowe dla dzieci komputerów, bo nigdy nie ma takiego budżetu, ani w mojej placówce, pewnie w żadnej innej. Więc dla rozrywki używane komputery zawsze jakoś od sponsorów otrzymałam. Natomiast one i mam ich 7. Na ilość dzieci 30. No więc to jest żadna ilość przy tym systemie zdalnej nauki, więc brakuje sprzętu. Jest problem z internetem, z dostępem. Nie mamy tak rozbudowanej tu sieci, czyli takiego routerów, które by można było gdzieś zainstalować kolejne komputery, żeby była dostępność. Ilości drukarek, żeby te materiały wszystkie drukować. Więc to jest cała logistyka, żeby teraz jakoś podołać z tą edukacją.
No a szkoły też i nauczyciele nieprzygotowani byli też na taką formę pracy, no więc edukacja jest tak, za pomocą Facebooka, że jakiś nauczyciel się z dzieckiem łączy na Facebooku i Messengerem przesyła wiadomości albo mailem na jakiegoś maila ośrodkowego. Tu przeładowane możliwości internetu, więc drukujemy te materiały albo wcześnie rano, albo późno wieczorem. No, problemy takie, że ta rozpiętość też dzieci wiekowa jest ogromna, bo mamy, tak jak mówię, dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do dzieci, które kończą teraz szkoły średnie. Więc jest jedna osoba na dyżurze, czasem dwie. I jest to grupa 15-16 osób i z tymi dziećmi trzeba w jednym czasie robić lekcje, bo jeżeli wszyscy nauczyciele rano się chcą połączyć czy przesłać materiały dydaktyczne, no to ten wychowawca, który nie jest nauczycielem przecież, bo placówki to nie są już placówki oświatowe, tylko opiekuńczo-wychowawcze, więc ci wychowawcy muszą też teraz posiąść kolejną wiedzę, żeby z tymi dziećmi przepracować to wszystko, co jest zadane. No więc tu jest też ogromny problem. Ogromny, a słyszymy, że to się nie skończy tak szybko. Na pewno dzieci w tym roku szkolnym nie pójdą do szkoły, więc ta nauka będzie zdalna. A wczoraj usłyszałam też wypowiedź ministra, że zapowiada się, że od września nadal będzie kontynuowana zdalnie, więc nie wyobrażam sobie tego, jak my dalej będziemy musieli opanować tą możliwość takiej zdalnej nauki z dziećmi. Ogromne trudności. Ogromne trudności dnia codziennego, a przynajmniej nie wiem, te pieniądze, które były przeznaczane na waszą placówkę, są utrzymywane. Nie było takiej sytuacji, że nie wiem, ktoś wpadł w cudzysłowie na genialny pomysł, nie wiem, jakiś cięć. To tyle macie zabezpieczenia, przynajmniej takiego normalnego bytowania, poza tymi ogromem problemów, które was dotykają? No nie, cięć budżetowych nie ma. Nigdy nie było bardzo dużego budżetu na placówki, ale tak to wygląda, więc cięć budżetowych nie ma. Ale z tego budżetu, który mamy, to musimy teraz jakby robić jakieś przesunięcia, żeby zabezpieczyć, nie wiem, większe środki na środki dezynfekcji, na papier, na ręczniki. Te dzieci nie wychodzą z domu, więc jakby też zużycie różnych produktów jest zgoła większe. Dzieci cały czas siedząc w domu jedzą więcej, ale chyba każdy z nas, tak, jak jest w zamknięciu, to szuka jakichś smaczków, więc zwiększają się potrzeby nawet wynikające z takiego zwykłego funkcjonowania. Więc tak jak mówię, nie mamy nie mamy zabezpieczenia specjalnie w środki jakby higieny osobistej, bo nie ma, bo tylko to, co możemy w jakiś normalny sposób zakupić, czyli i środki do dezynfekcji rąk i do użycia do mycia i rękawiczki jednorazowe, to nadal jest ogromny problem z skupieniem. Natomiast to, co jest dostępne w internecie, żebyśmy mogli kupić, to ceny tych produktów są kolosalne, więc ten budżet pod tym względem, no nie wiem, kiedyś pęknie. A nikt nie próbował, nikt nie pomaga, organ, który nadzoruje, nie wiem, nie dostarczył tego w ramach pomocy, w ramach działań, bo to też wydaje się dziwne. Organ prowadzący przeznaczył kwotę 2000 zł dodatkowo do budżetu na zabezpieczenie środków dezynfekujących. Natomiast fizycznie jakby produktu nie otrzymaliśmy. Ja borykam się z takim problemem i praktycznie rozmawiam z dyrektorami innych placówek takich pomocowych, z dyrektorem Domu Pomocy w Zawierciu czy dyrektorem placówki też opiekuńczo-wychowawczej. Jakby tu wspieramy się wzajemnie, każdy szuka prywatnie dostępu do różnych możliwości i jeżeli mamy jakiś nadmiar, no to po prostu się wymieniamy i dzielimy. Albo są darczyńcy, tak, bo w tym pierwszym początkowym okresie, jak nie było w ogóle możliwości ośrodku do dezynfekcji, bo nie było go gdzie kupić, no to moja obecność na Orlenie o 6 rano, 5 litrów zdobyte płynu do dezynfekcji, no to było wielkie osiągnięcie.
Natomiast no, mamy zaprzyjaźnioną tu firmę pana Piotra Sikorskiego, Mega Transport. No i to jest cudowny człowiek, ponieważ w tym pierwszym rzucie to od pana Piotra dwa kanistry tej płynu do dezynfekcji otrzymaliśmy. To była taka pierwsza potrzeba, no, gdzie natychmiast trzeba było wprowadzić to do placówki. Zrobić w pierwszej fazie samemu płyny do dezynfekcji rąk, czyli na bazie spirytusu, tak, osobiście wykonane i jakieś mydła antybakteryjne, no ocet, który poszedł w ruch w początkowym etapie, to tak to wyglądało. Teraz no, kupiliśmy płyny, więc je mam, ale nie mam. Maski, które z akcji społecznej dostaliśmy, bo tu Liceum Żeromskiego w Zawierciu szyje maseczki też dla medyków, no i tu podzieliło się z nami, ale też z uwagi na to, że koleżanki mam zaprzyjaźnione, nauczycielki w szkole, to takie maseczki wielorazowego użytku tu dostaliśmy. Więc to raczej taka pomoc bezpośrednia, w sensie rzeczy, idzie od darczyńców. Miejmy nadzieję, że ten bardzo trudny czas minie szybciej niż mówią nam o tym niektórzy politycy, że wrócimy do w miarę normalnego funkcjonowania. Pani życzę dużo wytrwałości w działaniu, bo to jest przecież na co dzień bardzo trudna praca, a w tym czasie to staje się to jeszcze bardziej odpowiedzialne i jeszcze bardziej wymagające dla pani i dla pani pracowników. Dziękuję. Naszym zdalnym gościem była pani dyrektor Domu Dziecka z Góry Włodowskiej. Pozdrawiam serdecznie pani dyrektor i zdrowia wszystkim wam życzę. Dziękuję, życzę wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo.